będzie Paweł leżał nago. Dziwne masz wyobrażenia, wiesz, o wernisażu. No, nie często chodzę, więc... Ale, ale byłem blisko. Pod koniec wernisażu będziesz tu leżał. Czemu się nie sprzedaje zdjęć? Ceny dla ciebie? Ceny są dla ciebie najwyższe. Jakie? Bo cię bardzo lubię, to masz najwyższą cenę. Myśl ten z Mineral Wasser? Nie chciał. Nogi trzeba wycierać. Zdejmować trzeba buty i kapcie zakładać. Piesek! Generalnie chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jestem na tej wystawie, ponieważ nieco kwadrans temu widziałem po prostu coś, co chciałem odpatrzeć. Znaczy wiesz, to trochę takie jakieś nerwy są, ale... Czego mam się stresować? Żeby opowiedzieć o swoich zdjęciach? Gdzie lubię robić? Proszę? Gdzie robiłeś w ogóle? Zdjęcia czy wydruki? Zdjęcia. Zdjęcia różne, bo to są dwie serie, nie? Tu są surferzy, a tu są takie podwodne z wakacyjnych wojaży. Siwy! Filip, zamknij drzwi albo wejdźcie do środka. No. Kamery gotowe? Jeszcze. I dzisiejszym gościem jest Paweł Piotrowski. Paweł opowie zaraz o samych zdjęciach, a ja powiem troszkę o Pawle. Paweł urodził się w Oleśnicy, zajmuje się fotografią, głównie dokumentalną. Chociaż patrząc na te zdjęcia, widzę w nim romantyka. Wystawa nosi tytuł Raz na wodzie, raz pod wodą. To jest taka zabawa słowem. Po jednej stronie jest seria, no część z surferami rzecznymi. A druga seria to są zdjęcia podwodne, taka moja fraszka wakacyjna. Oczywiście można kupić, to są odbitki na papierze w Hanemille 315 gramatura, tak, o ile się nie mylę? Tak, to jest papier barytowy, moim zdaniem Ferrari, o. Wśród papieru. Także życzę Państwu miłego wieczoru. Rozmawiamy teraz i słuchamy muzyki, a później tańczymy. Zamiast kwiatów przyniosłem. 10 nas ogląda. Halo. To jest najnowszy model statywu do naszego live'a. Tak wygląda. Jak można zaklejać znaczek Food? Ma toaletę tam, nie? Tak, ma. Tam przystało Lomo. Dobry wieczór Państwu. Jak Ci się nie podoba wystawa? No bardzo mi się nie podoba. Zdjęcia są okropne, jakieś czarno-białe. I w ogóle wydruki kiepskie. Tak, wydruki kiepskie, bo jakieś takie zbyt ostre. Jak czarno-białe, to wiesz... Nie ma tej po prostu poezji. Nie ma wydruku. Poezji, bo kechu jest mało. Prawdopodobnie jakiś kompakter. Prawdopodobnie nie robił tego lajkom. Jest moim dobrym kolegą, ale dalej uważam, że dobra wystawa. Jacku, mam do ciebie takie pytanie. Jakie używasz taśmy do zaklejenia znaczków ludzi? Zwykłej Castorama, nic specjalnego, pod 3 złote. Są takie momenty, kiedy coś sobie muszę tego dojść. Są takie chwile, że sobie fajnie mieć galerię swoją. Ale to jest ta chwila, gdzie jest fajnie mieć galerię swoją? Nie, są lepsze jeszcze. A ja powiem jeszcze, jako że tutaj Roland siedzi, to muszę powiedzieć, że to jest jedyna galeria, do której chodzę. Regularnie. Dziękuję. Może przydałoby się jeszcze gdzie indziej pójść. Ale chciałbym powiedzieć bardzo ważną rzecz. To jest cała nauka z fotografii Piotrowskiego, że Piotrowski to nie jest człowiek, który generuje sobie w głowie tematy i poświęca się im w bardzo mocny sposób, ale z sytuacji, które nadarzają mu się w życiu, tworzy tematy i bez ogromnego poświęcenia tworzy świetne zdjęcia. I to jest niezwykłe, bo to sprawia, że fotografia może być zawsze obok nas. Ty to potrafisz powiedzieć. Ale to jest naprawdę niezwykłe. To, że fotografujemy to, co nas otacza i tak naprawdę to, co jest dla nas ważne. Nie szukamy, nie jeździmy do Kolumbii, Indii, Meksyku, tylko fotografujemy tak naprawdę nasze własne życie. To jest bardzo ważne.
Fotografujcie to, co jest dookoła. Chcesz się zapytać, jakim aparatem robiłem te zdjęcia podwodne? Na pewno nie Leica. Na pewno nie Leica, ale też było bardzo dobry. Robił zdjęcia tylko w JPEG-ach. Nie miał trybu manualnego, a mimo wszystko wziąłem go do ręki. Chciałem powtórzyć, bardzo dobre zdjęcia robi aparat Pawła. Przerabiałeś na czarno-białe? Oczywiście. Zdjęcia, aparat wydaje pliki JPG. Kolorowe, tak. Nie. Jak to wyglądało? Bo wiesz co? Pierwsza zmyła w ogóle, za którą cię muszę tu powinnić. Trochę wydawało mi się, że to wszystko jest jedno miejsce. Później patrzę, Boże, jaka głęboka rzeka. Nowe. O właśnie! Czy ludzie tam... Ależ skądże! Marques de Borba! Fantastyczne zdjęcia Pawła Piotrowskiego bądź Piotra Pawłowskiego, jak również zdarzyło się rzec. Fantastyczna przemowa ojca dyrektora i założyciela Galerii Oko. Doskonałe towarzystwo, doskonali fotografowie. Czegoż więcej sobie życzyć? Może, żeby umyli po sobie podłogę?